Serwus, z tej strony Jasiek i dzisiaj rozpoczynamy 24 godziny survivalu na Terrycampie, czyli dzisiaj będziemy nocować w namiocie, będziemy jeść tylko rzeczy survivalowe. Zaczęliśmy już o poranku, kiedy to wyruszyliśmy razem ze wszystkimi obozowiczami na paintballa. Dobra, mówi mi, że paintballa, to może paintballa. Paintballa, paintballa, ja poszedłem na paintballa, ona pewnie na paintballa, dlatego przegrała. Jutro z samego rana idziemy do parku linowego, więc będzie survivalowo, ale na sam początek pora się tutaj osiedlić na obozie i pora rozbić namiot. Zaczynamy w takim razie rozkładanie namiotu, a ten namiot się super rozkłada. Bo popatrzcie, lata jak Superman. Co jest? A jeszcze z drugiej strony. Jejku, mądrych widzów mam, widzicie? Ja nie wyciągnę? Kulka, o co zakład? Dyszka. Dobra. Odyszkę. Dobra, odyszkę, pajulka. O nie, ja nie wiedziałam, że aż tak jest. Namiocik rozłożony, tutaj cyk, zobaczcie jak w środku jest, ale wy już pewnie widzieliście na odcinku Freeza. Tak, tam jest w środeczku. Pewnie jakieś mrówki jeszcze przywiozłem od Freeza, znając moje szczęście. Oła, walnąłem się w palce. No i elegancko. Tutaj sobie zrobimy zaraz strefę relaksiku, przyniosę taki malutki basenik. To muszę przenieść, bo mi zaraz będą hałasować sąsiedzi. O. Pytam sąsiada, może będzie pan chciał wpaść do mnie na grę w karty o drugiej w nocy? Bardzo chętnie. No, to zajęcie weszły mi do namiotu. Jeśli ktoś jest w namiocie, wisi mi kebaba. Patrzcie, to jest mega sprawa. Kupiłem sobie takie coś do gazu, żeby robić sobie posiłki w namiociku albo przy namiociku. Tylko jest problem taki, że nie kupiłem tej butli do gazu, więc to się nie przyda. Ale spokojnie, nie będę głodny przez te 24 godziny, ponieważ będę miał grilla. Tutaj natomiast stoliczek. Jak królik. Jak król, przepraszam. Dobra, tego się nie spodziewałem. Ty, a najgorsze wiesz co jest? Teraz sobie pomyślałem. Że tutaj jak będzie padał deszcz, to on będzie mi spływać do namiotu. Ja spięłam! Ile było osób? Ile? 14 kebabów. Tutaj natomiast jest faza, bo mamy materac do namiotu, więc będzie mięciutko. To ma dobre płuca działające, nie pali fajek, tylko dwie osoby na cały obóz, widzicie tą młodzież. Tutaj mam natomiast taką poduszeczkę, tutaj mam tak, zobaczcie, pierwsza latarka, taka, żeby chodzić i obserwować, co tutaj się dzieje na zewnątrz. To jest przenośny prysznic, pocket shower. Sam muszę to przetestować, pierwszy raz to mam. To trzeba napełnić wodą, następnie sobie wieszamy gdzieś tutaj na drzewie i sobie puszczamy i wiecie, myju, napełnimy wodą. Teraz będzie zimna, ale dzięki temu, że jest teraz 10 stopni Celsjusza i nie ma słońca, to się bardzo szybko jeszcze bardziej ozimni, więc być może będę się kąpać dzisiaj w lodowatej wodzie. Kurzysz ty w mordę, ty, jak to leje. Wow! No, darmowe czyszczenie butów. Witam pana. Co, chcesz też? Tak, tak. Ja chcę. Proszę. No i teraz muszę od nowa pompować, chłopaki. Ale ja tylko umiem jednego. Proszę? A łapeczkę zostawicie pod filmem? Ja przysługuję od 2 lat. Kurde, kochany. Co za mało, wystarczy na prysznic. Ja to zostawcie łapeczkę, suba i dzwoneczek. Wy też to zróbcie. Spadnie. To spadnie. O, tu. Kurde. Ależ to. I cyk, myjemy sobie rączki. Nie, to trzeba inaczej. Tu jeszcze jest wyższy sznur. Póki co jeszcze jest mega zimna, ale będzie gorąco, zobaczycie. Teraz trzeba iść napompować basenik. Chodźcie do pana Karola po pompeczkę. A to podpomnę te koszulki już. O, no i elegancko. I teraz pompujemy. Jak to się klik? O, to nie działa. Chyba, że teraz, jak docisnąłem. Kurde. Stary, co to za elektryczność? Zostaw to! Dmucha jak facet! Co to ma być? No dmucha, jazda! Nie, ale po co mam się wysilać i pocić? Weź mi tutaj. Co ci pocić? Weź mi to podłącz. Jesteś na survivalu, czy jesteś... To ty to nadmucha, jak jesteś taki cwaniaczek. Proszę bardzo. Co to w ogóle jest jakiś ponton? Dmuchaj, no dawaj! Nie będę ja, tego Janek! No i co to ma być? Gościu, nigdy tak nie nadmuchasz basenu. Może sobie pompki użyć. To się prądu podpina. Co za ty, jak próbuje mnie zmanipulować, nie wierzcie mu. Mamy basen. Proszę o wodę, przygotujcie wodę i proszę przynieście mi wodę. Zobaczcie, co tutaj w ogóle mam do jedzenia. Kto chce spróbować robala? Mam jeszcze ryż z kurczakiem i musli czekoladowe, także
wszystko elegancko. Oprócz tego mam, wiadomo, talerzyk, miseczkę taką do gotowania właśnie tych wszystkich rzeczy. Kubeczek, żeby mógł sobie tym barka, kawkę z rana się napić, łyżka i nóż, to znaczy widelec i nóż. No i scyzoryk. Nie wiem, czemu na otwieraczu jest otwarty. Dawajcie, wylejemy to i wlejemy mu lodowatą. Weź te miski i dawajcie pod tamten kran. No, jeszcze raz. Bo musimy powiedzieć, że to są jakieś kostki do kąpieli albo coś. Dobra, jak jeszcze survival, to zapomniałem sobie rzeczy do mycia. O, jakie kochane, dawajcie jak najwięcej tej wody, jakieś cieplutkie, takie właśnie, o. To mi tam już jakieś te krzaki narąba. Co to są paluszki? Nie, no bez jaj. To są paluszki. Kali mnie, to są naprawdę paluszki. Zrobimy konkurs, to pierwsze wyłowi wszystkie paluszki, wygrywa naklejkę. Pokażę wam, co jeszcze mam, dobra. Tu mam zestawik do mycia. Oczywiście klapeczki, by jak królewicz zaraz się rozgościć. Kularki do pływania. Piwór, żeby mi nie było zimno w nocy. I łuk, bo za chwilę rozpoczniemy pierwszą survivalową konkurencję. I teraz jeszcze hit, bo survival survivalem. No ale w Brawl Starsy trzeba będzie grać, mam internet. Zobaczcie, tutaj sobie światełko wyciągnę. Czekaj, kurczę, jest problem. Tutaj pora też grillka wyciągnąć, żeby można było zaraz sobie usmażyć kolacyjkę, bo oni zaraz idą na kolację, a ja natomiast survivalowo. Udało mi się, dziękuję, dziękuję serdecznie za owację. Węgiel jest. No i wszystko rozstawione. Za chwilę przechodzimy do pierwszej konkurencji. Dobra, kochani, rozpoczynamy pierwszą konkurencję. Kto chce wygrać kiełbasę? Zapraszam, chodźcie dziewczyny. Prawa jest taka, strzelamy stąd i trzeba trafić w maskę. W taki oto sposób. I naciągnij mocno. O, dobrze. I teraz... O, prawie, prawie, prawie. Kolejna osoba, zapraszam. O, za wysoko, za wysoko. Tu naciągnij, tak? Uważaj na twarz, żebyś sobie nie przywaliła. Najlepiej bokiem, pa, pokażę ci się, pa. To trzeba tak, o. I przy okazji pokazać, jakie macie mięśnie, prawda? Wow. A, bo wiatr zawiał, wiatr. Jeszcze po raz. I dawaj. Bok. Dobrze, o, ale teraz pozycję przyjęła, proszę bardzo. I... Wow. Czekaj, ja zestrzelę, by wam pokazać, że to pierwszy strzał nie był takim fartem, lecz skillem. Strzelałem teraz lewą ręką. I bokiem. I wygrywasz kiełbasę! Wow. Dobra, kochana, teraz ty. Dawaj, wiesz, tak napnij mocno. To nie był strzał na kiełbasę. Dawajcie piłkę! Piłką to! Ona ma być do zwrotu. O! Dalej za krótkie! I to tak mocno, żeby to było jednością. Dawaj. Może, mogę tak komuś trzymać i on strzela. Nice. Patu! Ale to zrobiliśmy! Antena. Wiatr zachodni wieje. Okej, okay, kolejna konkurencja to limbo, tylko na początku trzeba napompować. Uwaga, walka. Tutaj już dziewczyny napompowały, ale tam Mia walczy ze mną. Zobaczymy, co będzie szybsze. Mia czy pompka elektryczna? Pan Karol, kręgosłup kobry. O, ale mało brakowało. Czekaj, czekaj. O, jest, brawo! Dobra, dawaj, jeszcze tutaj napompuj. Tutaj też pompują, dobra. To ja się w tym czasie pójdę zdrzemnę, bo się trochę zmęczyłem. Dobra. Dobra. Uwaga, moi drodzy, rzut sędziowski. Zobaczymy, gdzie mają dziewczyny rzucać. Ta gra polega na tym, że trzeba rzucić swoją bulę kolorową jak najbliżej tej białej piłeczki. I ten, kto będzie bliżej, wygrywa. I stąd rzucamy najpierw gracz niebieski. Pamiętajcie, pojedynek toczy się nie o byle co, ale o kiełbasę. Ewentualnie o bułkę, jeśli ktoś jest weganem. Cóż za perfekcyjny rzut! U, czerwony niestety. Sonia blisko, ale dalej to nie to, co potrzebujemy. Póki co Olinek wygrywa. Ale Dariusz jak rzucił. I uwaga, druga runda, druga tura. Tym razem gorzej, tym razem gorzej, ale dalej wygrywasz, pamiętaj. Uuu, prawie, a nie jest, gdzie jest na równi. Jak tu podejdziesz, to zobaczysz, że nie jest na równi. Sonia wygrywa póki co. Będzie prawdopodobnie dostanie bułkę albo kiełbasę. Ale zobaczmy, bo jeszcze wszystko może się stać.
I Sonia wygrywa bułkę! Zobaczmy jeszcze sędziowskie popatrzenie na to wszystko. Odliczenie centymetrem w oczach. Sonia miała półtorej stopy. A Olinek... Czekaj. Oj, coś ty się przesunął. A Olinek wciul daleko. Uwaga. Ta-da, kurde dam. To będzie najlepszy w przechodzeniu pod tą tyczką. Wygrywa kiełbasę. Gotowaną, pięknie przyrządzoną przeze mnie. Dobra. Trzeba się napić kawki. Problem jest taki, że nie wziąłem tego gazu, więc trochę wyłamie się z zasady survivalu i poproszę Tereka Bobicio. Jak ci wyleję? Nie, tak. Macie mleko? Nie, ale cukier mamy. To ma mleko. W sumie według zasad survivalu to ja powinienem pójść i wydoić krowę albo kozę. Słyszeliście to? Zbliża się burza. Weź mi tak z dwie łyżeczki. O nie, to ja pół łyżeczki poproszę. A tutaj co mi tak mało wody nalaliście? No więcej tej wody, żeby mógł sobie upływać. Jaka zimna, mieliście mi tu wrzątek nalać. Dziękuję ci, Karolinka. Jest super. A ja mam mleczko, upolowałem sobie mleko. Jest git, jest spoko, kiedy wokół pali się cały świat, a ty sobie siedzisz i pijesz kawkę. Moje krzesło! Wow, moje krzesło. Przynajmniej się basenik zaleje elegancko. Dobra, przestało padać. Ja głodny, dzieciaki mają farto, bo są po kolacji, ja natomiast nic nie jadłem. Dlatego pora tutaj rozłożyć, prawda, grilla i zacząć wielkie grillowanie i coś zjeść w końcu. Dobra, także tak to wygląda. Grillek mały, jest tam malutki ogień, który to wszystko podgrzewa. A jeszcze wody miałem zagotować sobie na kawę. No i woda i kiełbaski się robią. Jest mały przypał, bo naprawdę ten ogień jest mały, więc chyba będę czekał na tą wodę i kiełbaski z biliard lat. No ale zjem. Będzie dobrze. No i teraz grillujemy, prawda? Ty, no i już przestało się grzać. Przede wszystkim ognisko mi się przestało palić, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, trzeba będzie rozciąć te kiełbaski, zapomniałam o tym. O, i teraz się pali. O, shitens! Yeah, yeah! Dobra, nieźle. Lepiej przypalona niż wcale nie zrobiona. Jedna poleciała, jedna kiełbaska. Dobra, teraz robimy bez tacki. Także już kiełbaska dla ciebie się robi tutaj. Może trochę przypomnę. Dobra, poczekam, poczekam. Najwyżej będzie lekko zimne. A woda ja. Nie gotujesz. Dawaj, Filip, jeszcze trochę. O! 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 Kochani, o! Jaki gość! Brawa dla Filipa! Dzięki niemu mam dzisiaj kolację. Dzięki, Filip. No to z takim tempem to ja kawkę sobie zrobię jutro rano. Nie wiem, stary, coś tu jest nie tak. Dawaj, skacz. Synek, pokaż. No jak tatuś rozpali, nie ma pana to. Zabierzmy już, nałóżmy. Mam tutaj taki talerzyk, może go trochę przepłukam. Nakładam, ale fajnie upieczona, ale upieczona. Jak tak jest, to jest zrobione? Zobacz. Nie, no chyba jest git. Co to w ogóle za sprawdzanie kiełbaski, że to... Sprawdzanie diabła jest. Bo co to za kiełbasa? Bez... Uwaga. Musztardziki. Musztardziki. Musztardu. Bez musztardy. Musztarda otwarta. To jest mój pierwszy obiad i kolacja dziś. Śniadanie, przyznaj się, przed paintballem zjadłem. No jeden teraz połudzi, makłowicz. Dim. Przedłużyć się, tak czy nie smakuje. Ale niestety ludzi nie ma, bo wszyscy sobie poszli na miasto.
A ja kiełbaska z grilla. Cyk. Test. Grubunia, no mamy jakby bardzo zba. Ja byłem na wymiarze na wszystkie coś stało. A kiełbaska, kiełbaska, kiełbaska. Obadziała się nic nie jeszcze. Skorzył się tylko. Dawaj. Zamknął oczy. Widzieliście? Zamyka się oczy, jak coś smakuje. Babciu, ta kiełbasa jest... Smaczna. Smaczna. Chyba udało mi się ugotować w miarę wodę. I tyle chyba wystarczy. Nie musi to być wrzątek, ale żeby chociaż tak cyk polać. Pora na prawdziwy sport. Wymyśliłem sobie nowy pomysł. Bo chcę postrzelać sobie piłką do śmietnika. Tak jak to robi Krzysztof. Tak jak to robi Krzysztof Golonka, tylko że znając mnie, to będzie o wiele gorsze. Chciałbym mieć tyle śmietników w domu, mógłbym się bawić. Patrzcie, zabawa polega na tym. Śmietnik stawiamy sobie tu pod ścianą. Otwieramy. Bierzemy piłkę. Znaleźliśmy pod domkiem jakąś, bierzemy piłkę. I staramy się teraz trafić tam w śmietnik, tak żeby wpadła do środka. Dałem grilla do środka, bo już tak się lekko kopci, malutki jest dymek. Nie wiem, czy to mądry pomysł, podejrzewam, że najgłupszy, na jaki kiedykolwiek mogłem wpaść. No ale przynajmniej ciepło będzie. Cztery kampowicze wrócili wreszcie! Już mam ich dosyć, już mam ich dosyć. Ojej! Myślałem sobie, ale nudno bez nich jest, kiedy oni wrócą, tęsknię za nimi. Dobra, wracam do domu, wracam do Warszawy. Już koniec tego typu. To dzieci jakieś wybierze. Jeśli chodzi o te serpentyny, dostałem przed chwilą od dziewczyn takie o podobne serpentyny i zaraz się na nich odegram. Pora się zemścić. Na dzieciach. Nie, 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 ja też mam. Nie, proszę. A to czekaj, czekaj, to się wydarzy. Muszę wam coś obozowiczy powiedzieć, bo się naprawdę przyjąłem i wkurzyłem. Byłem przed chwilą u chłopaków i mi powiedzieli, że nie mogę korzystać z toalety, żebym poszedł na dwór. Bo to survival ma być i że oni nie pozwolą. Ale pozwolili mi skorzystać z toalety, zabrać rolkę papieru do namiotu. Jakbym płakał oczywiście, nie do innych rzeczy, no zesowy. A teraz jakaś zbiórka jest, bo zaraz idą dzieciaki spać. I ja też idę spać. Dobra. Masz ostatni kawałek, dajcie. Dobra, słuchajcie. Ale nikomu nie mówimy o tym, że ja tak, pizzę, bo ja miałem dzisiaj tylko jedzenie survivalowe. No właśnie, nic nie dostałam. Nie dobrze. Przed chwilą powiedział, że oszukuje. Czy jak oszukuje? No bo miałeś strać w lesie. Siedziałeś u nas w domu, grałeś, to miałeś. Tere kampowicze powoli idą spać. To ja też już umyję ząbki. Umyję buźkę i umyję rączki. Ja bym się krępowała. Dobranoc! Żeby przetrwać tę noc, robię najważniejsze rzeczy, czyli ładuję sobie telefon oraz modem. To jest chyba podstawa survivalu, prawda? Przed chwilą wychowawcy powiedzieli, że idą sprawdzić kontrolę czystości w namiocie, bo sprawdzają kontrolę czystości zawsze za wieczór. Ale słyszałem, że ominęli namiot. Dobra, przed chwilą udało mi się nagrać odcinek z Brawl Starsa. Trochę mi te kampowicze przeszkadzali, 23:05, więc oni już powinni spać. Ale jeszcze na sam koniec, bo nie byłbym sobą, gdybym sobie tak przed snem nie zaśpiewał braci Golec. Polecił mi kiedyś mój dziadek porady cenniejszej niż spadek. Był ośpiewany, zatem można powoli spać. Ale wpadłem na jeszcze jeden pomysł.
bo to słuchajcie, biję teraz na pluzaczy zarodnikowy Jasia, napiszę, że mam taką noc w namiocie i się spytam, jakie zadania powinienem wykonać w tym namiocie. Napisałem, nocuję w namiocie dzisiaj, jakie zadania mam wykonać w namiocie. Przemek Dudko napisał, śpi w nim z najlepszym DJ-em na obozie. Nie, grunta biednego nie będę tu ściągał, bo jeszcze się rozchoruje i potem nie wiem, jak się wytłumaczę jego mamie, a jego mama jest cudowna. Zamów pizzę i podziel się z Domkiem 12. Yoga challenge. Ej, to nie jest głupia. Pierwsza pozycja. Teraz ktoś wejdzie do namiotu, to powie się, że jesteś lirem. Ty druga pozycja to już jest hardcore. Oglądaj straszne filmiki. Ale Martuś Krystoś jak dała pomysł. Albo kompilacje strasznych filmów. To jest mega pomysł. Salto. Zjedz jakiegoś robala. No to robale mam. Jemy. Robal, no serio, spoko. Gdzie wychował za nic udaje, że śpię? Żeby nie było przypału, że poza dzieciaki. Robi do wychowawcy. Dobra, nie będzie przypału. Na YouTube sobie wejdę. Odpowiem sobie taką kompilację strasznych filmików. Dobra, powiem tak szczerze. Nie straszny film. Sprawa wygląda tak. Zamienia się w blizdę, a potem z rana przerodzę się w pięknego motyla. Wszedłem już pod śpiwór. Jestem cały tutaj o zapięty. Dobranoc. Przyszedł tu Piotr i się dowala do drzwi. Ale światło, no po. Chyba dupę se umoczyłem w tym basenie. Ja wale. Jest zimno na dworze, ale w tym śpiworze jest mega spokój. Lecimy w kimę, dobranoc. Musiałem zjąć też spodnie, bo jest tak gorąco i śpi w samych gatkach i koszulce. Pierwsza owieczka, druga owieczka, trzecia owieczka, czwarta owieczka, piąta owieczka, szósta owieczka, 70, pierwsza owieczka, 70, druga owieczka, 70 i baran. Z popielnika na Wojtusia. Zgłodnia, muszę zjeść kabanosa. Już taki ostatni serio. Nic nie zrobiłem, policjo! Słoneczko już wysoko. Hej biśki, czas wstać! Nowa, na wszystko już gotowa. No mordeczko, co się tam z tobą dzieje? O Jezio, brawa! Dziękuję. A jak ktoś chce wrócić normalnie? Uczulam, na to rynne zdecie. Czy wszystko jest zrozumiałe? Porządnie. Ale on się mydli, ja piernicę. Patrzcie, co zrobiły, o. Piankę. To ja. Jedna. Jest. Zimna, weźcie mi ten, proszę. Czajnikami zróbcie wodę, proszę. Zaraz będzie cieplutko, zaraz będzie można się wykąpać. To nie jest normalny survival, to jest nienormalny survival. To jest hardkorowy survival z czajnikami, internetem mobilnym. Litr wody, proszę. W domu czajniczą sobie kębaki robisz. Więcej wody, więcej wody. Tak, to czupa. Co je mam kreć? Okej, ja nie. Nie, ci gorąco, pięknie. I to jest survival. Nie ma zjednoczenie. Czyżby będzie skakał? Nie! Nie! Najlepsze wakacje w moim życiu. Kaszela. Kanaryjskie? Nie wolno. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu baseniku. Jak chcecie, to korzystajcie. Ja idę survivalowo w odprysznic. Po tym, jak zrobiliśmy basen, pora sobie zrobić jakieś bardziej pożywne śniadanie niż kabanowski. I widzę, że można sobie zrobić tutaj musli czekoladowe i wystarczy, że po prostu do tego wleję 100 ml wody, pomieszam i poczekam 5 minut. Przygotujecie mi dziewczyny wodę w czajniku? I takie coś pyszne zjem. Jestem ciekaw, czy będzie tak samo pyszne jak na obrazku. Teraz to trzeba zalać gorącą wodą. To tak 100 ml, żeby wiesz, tak trochę. Tam zalać aż po. Thank you.
Ej, pachnie ładnie. Czekolady i musli. Teraz mam mierzyć. Czekaj, bo nie wiadomo, czy jeszcze... Zamknąć na 5 minut. Boże, boże, She dance. Degustujemy sobie tą owsiankę. Wygląda brzydko, ale smakuje pycha. Jakby z kitu czekolada z owsianką. Ale jest coś dobre, ja pięknie. Dobra, zostawiamy nasz obóz i skoro ma być to survival, to idziemy teraz na park linowy i pokażę wam, jak się pobija rekord parku linowego. Zatem zaczynamy park linowy. Zaczynamy oczywiście od najbardziej hardkorowej przeszkody, czyli od wysokiego toru. Jazda! Jak w 2008 byłem na Mistrzostwach Świata w parku linowym, wtedy lepszy ode mnie był tylko Koreańczyk Natura Sakusiki i no powiem szczerze, tam ten poziom był lekko wyższy, spinaliśmy się prawie, że byliśmy głowami w chmurach, że tak to ujmę. Ej, to może mi go filmić tego? To jest najgorsze. To było dla mnie najgorsze, ale to była inna. No, to jest zazwyczaj. Udało się. Lecimy teraz do obozu na dalszą część survivala, czyli pyszny obiadek. A na obiadek mamy ryż z kurczakiem curry. Pachnie też ładnie, tak przyprawami curry, no. Przypraw w zasadzie ok. Jest dobrze chyba. Pora zatem na degustację pysznej potrawy, zobaczmy. Pachnie ładnie. Smakuje 4 na 10. To znaczy jest zjedliwe, fajne. Ale nie jest takie, że sobie nie wiem, pobliżę. Ale jeszcze bym sobie zjadł tego ryżu z curry. Wygląda ładnie. I tu bez kurczaka, pa ile, jakie dawki kurczaka daje. Szczerze, to smakuje jak zupka chińska. No tak średnio bym powiedział, ten kurczak taki... Dziwny, nie? Ale jakbym był w lesie, w dżungli jakiejś, to bym no się tak zajadał. Jakbym był na bezludnej wyspie, gdzieś bym był nic innego do jedzenia. Gdzie byłby zjadł? Gdybym miał do wyboru zjeść kebaba albo zjeść to, no to kurde, sorry Winnetu, ale no... Wybrałbym to. Wybrałbym. No oczywiście. Nie no, kebab. Kebab w życiu. Kochani, godzina 14 dochodzi, zatem kończymy challenge 24 godziny survivalu. Mogę wreszcie zwinąć namiot i pójść spać do domku jak człowiek. No i wam pokażę, jak to się łatwo zwija. Bo to jest mega sprawa, patrzcie na to. Rzadko, patrz. Ze mną. Ty, jeszcze mam w sumie 5 minut survivalu. Jemy czy nie jemy? Jedz! Jedz! Jedz, że nie. Nie masz pysyki. Nawet zwinięty, jednak to nie było takie proste. Tak czy siak, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie 6000 łapek w górę, to wtedy jedziemy gdzieś do lasu, gdzie wykonamy znowu 24 godziny survivalu. Lecz teraz będzie to bardziej hardkorowy survival. Ja już za wami tęsknię, ucałujcie koniecznie całą rodzinkę. Serwus!